Masz silne dłonie, wiesz? Masuj, chłopcze, mocniej masuj. Oczywiście, ale nie chcę zrobić pani krzywdy. Tak lepiej? Tak dobrze. Masz silne dłonie, wiesz? Każdego dnia. Dziękuję. A więc trzymam twoją dłoń, prowadzę cię. Jeśli chcesz, zaufaj mi. Ja naprawdę szampan. Mogę nalać? Jakbym nie chciał, to bym się nie kazał tu przyjąć. Nalewaj do pełna. Idź już stąd, wynocha. Ej, koleś, uważaj trochę, czesz go powoli. Oczywiście. To się już więcej nie powtórzy, panie Oskarze. Oby, bo jak się powtórzy, to ci łeb rozwalę. Przestań, bo będę miał migrenę, jasne? A tak a propos, jak ci się u nas pracuje? Dziękuję, bardzo dobrze. W tydzień zarobiłem prawie 50 zł. Będzie na nową czapkę. Wiesz co? A, tak? Moja matka jest trochę niezadowolona. Tak? A dlaczego? No bo nie pracujesz u nas na pełen etat i nie ma jak cię dotykać. To bardzo miłe. Dziękuję. Ale widzi pan, tutaj zarabiam troszkę więcej. Heniu, odłóż spluwę. Szampan gdzie jest mój? Na Boga, no szampan! Ale Oskar, to już trzecia butelka w ciągu godziny. Jak ty to mi powiedziałeś? Panie Oskarze. Panie Oskarze. Nalewaj, bo cię zwolnię. I wynoś się już. O fermo. W rodzinnym domu Oskara jeszcze wszyscy śpią. A to co znów? To znów ona! Psychofanka nie daje za wygraną. Cicho, zobaczcie jak się skrada. Te kolory, ten makijaż... O kurde blaszka, a to co? Pierdyknął sprzęt! Teraz zapraszamy naszych lokali i ich popisowe numery. Jazda po kolei. No siema mordeszko, Oskar. Jestem dla ciebie. Jak ty do mnie powiedziałeś? Panie Oskarze, przybyłem dla pana. Co masz dla mnie? Żonglerkę tą piłeczką. Jedną? A widzisz dwie, trzy? Jedna wystarczy, to jest sztuka. Pokaż, chłopcze. Dobra, trzymaj chwilę. Właśnie przygotuję. Dobra, patrz na szok. Udało się! Jezus Maria. Następny. Przygotowałem wiersz na pana cześć. No, w końcu mamusiu ktoś mi napisał wiersz. Zobacz. Słuchamy. Na górze róże,
na dole fiołki. Pan Oskar wygląda jak dwa anioły. Taki tekst, co ja dostawałam do pamiętników w szkole, jak byłam. Nie. No fajnie, że to tak krótko. A ja przygotowałem dla pana piosenkę. No. Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. A teraz rodzinka da prezent. Oskarku, kochany. Życzę ci, żebyś zawsze był taki dobry i uśmiechnięty, jakiego tu wszyscy podziwiają, kochają i lubią. A w prezencie, skarbie, postanowiłam dać ci trochę siana. Bardzo dobry prezent, babciu, dziękuję. Pocieszę się. Dziękuję. No, świetnie. Syneczku, mam nadzieję, że będziesz z mojego prezentu bardziej zadowolony niż z prezentu babci. Ja przygotowałam dzisiaj dla ciebie niespodziankę. Jaką? Polska Mary Monroe. Moja prywatna. Występ tylko dla ciebie. Siostrzyczka, co ma dla mnie? Mój kochany braciszku, mam dla ciebie misia. Misia? No tak. Jesteś kochany, ciepły. Będziesz miał się do kogo przytulać w nocy. Dziękuję. Proszę. Ja przygotowałam ciasto. Krówkowe. Mam nadzieję, że będzie smakowało. A tutaj jest prezent, pieniądze. O, skąd ty uzbierałaś pieniądze? Zrobiłam składkę. Bardzo dobry pomysł. Dziękuję bardzo. No, no już. Idź już. Sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Nie Ladies and gentlemen, please welcome Polish Marilyn Monroe. A tu jest pan Oskar. Specjalnie dla pana Oskara chciałam zaśpiewać piosenkę Happy Birthday, Mr. Oscar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Oscar. Happy birthday to you. Łudząco widzisz? Podobna do widzisz? Mary. Prawdziwa kopia. To ja, Oskarze, twój największy prezent, twoja największa fanka. Co ty zrobiłeś? Twoja największa fanka. Ura! Oskarze, popsułaś urodziny moje. Jak mogłaś popsuć? Wiesz co, jest dobrze, jest okej, wiesz, już starczy, już możesz sobie pójść, dziękuję ci. Tobie i tak już nikt nie pomoże. Córeczko, czy ty musisz być taka kąśliwa? Mamo, wczoraj dostałam zaproszenie do programu. O! Bogacze i wieśniacy. Jestem z ciebie taka dumna, synku. Tak się cieszę. Nareszcie coś ambitnego. Mamo, to nie jest nic ambitnego. Musisz być ciągle mu tak dokuczać, proszę cię. O, pamiętam, na Ukrainie też był taki program. Pantasylan.
Pamiętam, jak pracowałam wcześniej jako kucharka u państwa, to też to leciało. Cały czas się wzruszałam. Synku, a kogo ty bierzesz na ten wyjazd? Jak to kogo? Siostrzyczkę. Ja nigdzie z tobą nie jadę.